Dzisiaj mamy zaszczyt gościć dziennikarkę naszej gazety, panią Dorotę Kanię, znaną również na pewno Państwu z Telewizji Republika. Także, żeby nie przedłużać, bo jesteśmy troszkę spóźnieni, od razu oddam pani głos. Przepraszam przede wszystkim, proszę bardzo, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem pierwszy raz tutaj. Mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa, też przepraszam za spóźnienie, ale zagadaliśmy się i zjechaliśmy z autostrady z wyjazdem, więc byliśmy w świeżości, także mam nadzieję, że zajęło się czasu. Proszę Państwa, to są rozmowy o Polsce tak naprawdę, bo to pretekstem są tylko książki. Ja mam nadzieję, że Państwa ta książka tak się okazała tydzień temu. Jest to kontynuacja pierwszej części, znaczy to co napisałam w cieniu tajnych służb. Zaczęłam tam opisywać działalność tak zwanego seryjnego samobójcy. Świetny termin, który wymyślił bloger nieżyjący już Tomek Mierzwiński Sił, że od 25 lat grasuje po Polsce seryjny samobójca, który, no wiadomo, likwiduje ludzi. I kiedy zaczęłam czytać dokumenty, proszę Państwa, dotyczące tych 9 wyjaśnionych śmierci, w każdej tej sprawie zobaczyłam to właśnie dzisiaj danie służb stąd tytuł, a później zobaczyłam, że to są śmiertelne gry, bo w tej drugiej książce już, proszę Państwa, są dowody na to, konkretne dowody na temat zbrodniczej działalności służb specjalnych PRL-u. Ja nieprzypadkowo gry tajnych służb zaczęłam od zabójstwa księży. 89 rok mamy zabójstwa trzech księży, księdza Widzielaka, księdza Zycha, księdza Słowowolca. I proszę Państwa, po raz kolejny dziękowałam Panu Bogu, że jest Instytut Pamięci Narodowej, że jest taka instytucja, bo gdyby nie IPN, to część dokumentów bezpowrotnie została zniszczona. To dzięki temu, że został i że jest IPN, trafiła tam dokumentacja dotycząca między innymi wypadku właśnie pobicia księdza Sylwestra Zycha. Ta dokumentacja normalnie w myśl prawa polskiego powinna zostać wybrakowana, czyli zniszczona, ponieważ dotyczyła pobicia, czyli tam okres brakowania jest bodajże 10 czy 15 lat. Najpierw była komisja Rokity w 89-90, która, proszę Państwa, to była komisja Rokity, która pracowała w bardzo trudnych warunkach, tak? I tam, ale dzięki temu, że była komisja Rokity, która w ogóle nie miała prawa śledczyć, ale dlatego, że byli już jakiś tam nacisk społeczny był, pewne rzeczy nie udało się zagrzebać. Po pierwsze, Jerzy Jachowicz, który też opisuje w tej książce, dzięki jego mrówczej pracy, pracował w takiej gazecie wyborczej, proszę Państwa. I wtedy on napisał w gazecie wyborczej, która jeszcze wtedy była troszeczkę bardziej otwarta, żebym powiedziała, opisywał sprawę niszczenia akt kursu, prawda? To przecież pierwszy rewizor. Jeszcze miałam o Solidarności, to przecież Pan sobie mówi, tak. I proszę Państwa, i Jurek Jachowicz tropiąc, opisywał te nieprawidłowości przy śledztwie. I okazało się, że wtedy prezesem telewizji publicznej był nikt inny jak Jerzy Urban. I to Urban dzwonił do oddziału telewizji w Gdańsku. Zych miał, macie tak przedstawić, że Zych się przysapił, że zginął dlatego, że bo to był wypadek, bo się uderzył po pijaku, tak? Po pijanami. I proszę Państwa, i dzięki temu, że istniała komisja Rokity, to śledztwo nie zostało zagrzebane do końca. Wtedy. Dlatego, że poprzez nacisk społeczny zostało wszczęte śledztwo dotyczące pobicia księdza Zycha. I właśnie te dokumenty z tego pobicia są w tej chwili z IPN-u. I ja dotarłam do tych dokumentów i co okazuje się, że to jest identyczny sposób działania w sprawie zabójstwa, wtedy jak zabójcy działali. Miałam wrażenie, że to była próba generalna. Ten sam sposób działania tych nieznanych sprawców, bo tych sprawców nigdy nie znaleziono. Już pomijając to, że policja i prokuratura tak działały, jakby nie chciały znaleźć tych sprawców. Ale kolejna rzecz. Zaczynamy szukać genezy powstania tygodnika Nie. Proszę Państwa, tygodnik Nie. Pamiętacie, co się działo w roku 90. Gazeta, która się sprzedawała w 300-400 tysięcy egzemplarzy, jednocześnie wystartowała wyborcza i Nie. Wyborcza, wtedy jeszcze ostrożna, Nie waliła. Chodziło o jeden plan. Zrównać czerwonych z czarnymi, czyli czerwonych z księżmi, tak? Że księdza pijacy, obłudnicy, rozwięźli. I to się im trochę udało niestety. Ale ja zaczęłam szukać dlaczego. I proszę Państwa, co się okazuje? Założycielem tygodnika Nie, i to pisze właśnie w grach tajnych służb, był Jerzy Urban ze swoją daleką kuzynką,
Ani Machnicką, która wyjechała w latach 60. uciekła z Polski do Francji, a wcześniej pracowała w telewizji publicznej. Spokrewniona z Jerzym Urbanem, tak samo nazywa jej matka, się nazywała z domu Brodacz jak matka Urbana. Wyłożyła pieniądze na tygodnik, który żywcem przypomina gadzinówkę francuską Charlie Chaplin, która, pamiętacie Państwo te ostatnie sprawy z Mahometem, Związek Karykatury. Wyśmiewanie przede wszystkim, proszę Państwa, religii, wszystkich wartości. Wyśmiewanie wszystkich wartości i tak na to było obliczone właśnie działo się Jerzego Urbana. A kto był pełnomocnikiem Anny Machnickiej? Proszę Państwa, Hipolit Starszy, szef biura śledczego MSW, później prokurator generalny. Starszak szkolony przez KGB, który jeździł do Moskwy po wytyczne. Starszak, który przesłuchiwał Wałęsę razem z Klisiem. I wtedy to Wałęsa on powiedział: ja już wam nigdy nie podpiszę, raz podpisałem, znam jedne słowa. Protokół Klisie cudem doszedł na was, też dzięki IPN-owi. I kolejno, proszę Państwa, przechodzę przez zabójstwa. W pierwszej części napisałam o zabójstwie Piotra Jaroszewicza. W tej piszę o zabójstwach dwóch pozostałych żołnierzy, którzy weszli do archiwum Pałacyku w Radomierzycach, gdzie były tajne niemieckie archiwum. Opisuję śmierć i wypadek Józefa Szeniawskiego. Osoby, która ujawniła, proszę Państwa, nazwiska ludzi związanych, szkolnych przez Moskwę, wojskowych. Wtedy Józef Szaniawski, proszę Państwa, w 90 roku pierwszy opisał Aleksandra L., Aleksandra Lichockiego, który później oferował sprzedaż Bronisławowi Komorowskiemu aneksu. I też Aleksander Lichocki się pojawia właśnie przy śmierci Tobiasza, który zginął tydzień przed konfrontacją w Tańcu, prawda? Czy to nie są gry tajnych służb? Proszę Państwa, to są gry tajnych służb, które są właścicielem państwa. Niestety, tajne służby są nieformalnym właścicielem państwa polskiego wieku segmenta. My nie jesteśmy oszołomani. To właśnie te służby usiłowały wyrobić takie w społeczeństwie przypadnej wariacie oszołomani. Jak Antoni Macierewicz chciał robić ilustrację w 92 roku, prawda? W 91, przepraszam, jak była nocna zmiana, to był wariat. Chory z nienawiści. Jacek, przecież to są ludzie chorzy z nienawiści. A dzisiaj wiemy, dlaczego Jacek Kurek tak nie. No przecież to on polecał Lesiaka. W służbach opisana słynna szafa Lesiaka. Także to jest, to nie jest tak, proszę Państwa, że to były działania przypadkowe. Nie, to nie były działania przypadkowe. I teraz jest, proszę Państwa, nie wiem, że nie, akurat Wam tego nie muszę mówić, ale jest ostatni moment, żeby Polskę odzyskać, uratować. 25 października, proszę Państwa, już się zmieniła rzeczywistość. Ja zawsze mówiłam, że to chyba wariaci tylko robią wybory prezydenckie w Polsce katolickiej w zespole Ducha Świętego. Udało się. A później było przemienienie pańskie za przysiężenie Andrzeja Dudy. Ale ich kalendarz to nie jest nasz kalendarz, prawda? Nie jest kalendarz liturgiczny. I tak samo jest, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wybory. Ja myślę, że tyle ludzi się modliło. Była krucjata różańcowa. Przecież wystarczy przypomnieć to, co się stało na Węgrzech. Proszę Państwa, to jest siła, nasza siła, dlatego że jak był rząd Giorgianiego, to nawet na jakiejś dyskusji, jak rozmawialiśmy, ja już nie pamiętam, czy było w Obroninie, czy to było w Republice, jak rozmawialiśmy na temat, proszę Państwa, właśnie dojścia do władzy Viktora Orbana, który jest w tej chwili mężem stanu. No to, co robi z imigrantami, prawda? Trzeba brać z niego wzór. To, że nie wpuścisz, nie dopuszcza do zalewu swojego kraju przez falę agresywnego islamu. To trzeba nazywać rzeczy po imieniu, nie są żadni uchodźcy, to są po prostu agresywni imigranci. Młodzi mężczyźni, którzy tutaj mają przeszczepić i staną na Europę, do Europy. I proszę Państwa, kiedy był rząd Giorgianiego na Węgrzech, kiedy się wydawało, że w ogóle już jest spoglądy są pogrzebane, kardynał węgierski wezwał do krucjaty różańcowej. Wzorował się na kardynale Mieszętym, kiedy był zalew komunizmu, w czasach ciężkich, czasach komuny. Kardynał Mieszęty wezwał Węgry do modlitwy przed zalewem komunizmu, przed uratunkiem, przed czerwoną zarazą. I wtedy, proszę Państwa, on musiał uciekać, musiał się schronić. Uciekł do Rzymu, bo został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę na Węgrzech. Ale Węgry się nie uratowały. I tak samo było teraz, kiedy był rząd Giorgianiego, komunisty, i Węgrzy wymodlili. I proszę Państwa, i tak samo chyba siłę Orbana. Ja pamiętam, jak było zaprzysiężenie Orbana, jak była prezydencja węgierska, bo wtedy akurat byłam w Strasburgu, jak Węgry obejmowały prezydencję w Unii Europejskiej.
rzeczywiście stanęli tam taki lewaccy europosłowie z gajowymi ustami, że Orban prowadzi cenzurę słaba, że śmiał wpisać Boga do konstytucji. Proszę Państwa, on sobie nic z tego nie robił. On miał przemówienie prawdziwy mąż stanu. A Schulz, który wtedy był jeszcze zwykłym europosłem i siedział tam, mu wypyskało z pierwszej ręki, z pierwszego rzędu, on po prostu później podszedł i podał mu rękę. Zachował się naprawdę bardzo godnie i takich ludzi nam potrzeba teraz. Bo w tej chwili tu nie są żarty. Polska jest w strasznym stanie gospodarczym, ale są też możliwości wyjścia z tej zapaści gospodarczej, ponieważ są takie możliwości, wystarczy hipermarkety opodatkować. Wystarczy, proszę Państwa, ściągnąć firmy polskie. Przecież nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Katowicach Targi Pracy, wiecie, już najwięcej przyjeżdża Brytyjczyków, dlatego że zaprasza Polaków, żeby Polacy zakładali firmy w Wielkiej Brytanii. Magda Piekow, która robiła film Tam, gdzie da się żyć, o tym mówiła, o emigracji najmłodszej, mówiła, że właśnie ci przyjeżdżają dlatego, że Polacy są tak innowacyjni, mają tyle pomysłów. Oni tak napędzają tą brytyjską gospodarkę, że sami Brytyjczycy zapraszają nas do doświadczenia. Także jak jest taki słynny kucharz Oliver Jamie Oliver w Londynie, który zatrudnia tylko Polki i Ukrainki. Od najniższego stanowiska najwyższego. Od menadżerów, bo to są najbardziej pracowite kobiety. Oni najbardziej pracowite. Brytyjki są leniwe. Inne są leniwe. Polki. Tak, a właśnie, a my napędzamy gospodarkę. Zresztą to był taki manifest, tak samo wystąpił w telewizji, że właśnie dlatego między innymi, bo on, ja mówię, to nie tylko taka tania siła robocza, czyli nie, również bardzo wysokie stanowiska. Więc proszę Państwa, wystarczy, żebyśmy przekonali każdy z nas jedną osobę. Myślę, że tutaj fantastyczną robotę zrobili lwanowscy, którzy przecież pomagali Platformie Obywatelskiej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że małżeństwo Lwanowskie w 2007 roku mogło Platformie dojść do władzy. A później, jak zobaczyli, co robią właśnie z dziećmi, z sześciolatkami, co robią z edukacją, powiedzieli nie. I ze wszystkim. Ale proszę Państwa, na koniec, przed Państwa pytaniami, to brzmi jak pan Ryszard, ale to niestety, tak mówi minister, niestety moja koleżanka kiedyś, dziennikarka Joanna Kłodzik-Lostkowska, która jest w tej chwili ministrem edukacji. Minister w rządzie PiS-u też niestety, która powiedziała, że ona musi się wziąć za tą lekcję religii w szkołach, tak? Bo te 100 tysięcy podpisów pod petycją świecka szkoła czy 150 robi na nim wrażenie. A 6 milionów, czy milion podpisów, jeżeli chodzi o lasy i szkołę, to nie zrobiło na nim wrażenie, prawda? Jeżeli chodzi o sześciolatki, tak? To nie zrobiło wrażenia, ale tutaj robi. Także, proszę Państwa, ja widzę, że jest ogromna szansa i najważniejsze jest to, żebyśmy się też nie dali podzielić, żeby te wszystkie patriotyczne, to wszystkie, co jest po prawej stronie, żebyśmy się zjednoczyli, bo to jest najważniejsze w tej chwili. Ja bardzo proszę o pytanie i tak jak mówię. Jeżeli można, to ja zacznę. Chciałbym najpierw usłyszeć od Pani definicję, co to jest wywiad. Bo przecież wywiad to jest instytucja, która powinna być bezpartyjna. Właśnie, żeśmy pomylili miejsce, czekaliśmy gdzie indziej. I której tajemnice powinny być zachowane. Tu jest to jeszcze jedno. Zachowane do końca dni. A niestety u nas się robi wszystko, żeby zniszczyć wywiad pana Macierewicza i jego raportu. Mamy sprawę, pani wymieniła Duszaniawskiego, który nic nie zyskał z tego, co Kukliński tam zdradził w Stanach Zjednoczonych. Mamy przykład Pawłowskiego, który też, mimo że był zdrajcą, to też Stany Zjednoczone nic nie tego. Stany Zjednoczone przecież ukrywały wielu przestępców wojennych, którzy, a u nas wszystko się robi, żeby wystawiać ludzi, którzy mieli cokolwiek do czynienia z... musimy uporządkować, bo jeżeli chodzi o komunistyczną bezpiekę, to ja uważam, że te dokumenty powinny być odtajnione w całości. Jeżeli chodzi o komunistyczną bezpiekę, wywiad wojskowy i cywilny służb specjalnych PRL-u, to ja uważam, że powinny być odtajnione. Wie pan, że powinny być to wszystko odtajnione. Jeżeli chodzi o... co jest największym błędem służb specjalnych polskich? Proszę Państwa, to, że nie było wizy zerowej. Bo w Czechach to się udało. Czesi przecież po tym, jak zmieniła się ustrój w całej Europie Środkowo-Wschodniej,
za oczywiście polecenie Moskwy, bo to była operacja Kremla, również perestrojka, też trzeba sobie jasno uświadomić, że nieprzypadkowo akurat tak się stało w Polsce, że były te władze, ci ludzie, Michnik jeździł do Moskwy, ludzie jeździli do Moskwy. Teraz właśnie IPN odtajnia kolejne dokumenty i mamy coraz nowe spojrzenie. Ale wtedy w Polsce w służbach się nie zmieniło nic. Czesi, cywilnej, bez, wszyscy dzwonili, proszę Państwa. Był nowy nabór i teraz jest taka sytuacja, że Czesi mają, to wczoraj dr Tarkalski mówił, najwyższy wskaźnik łapania szpiegów rosyjskich u siebie. U nas się nie łapie, bo oczywiście nie mamy szpiegów, tak? W Polsce ruska agentura nie działa, no to po co łapać, tak? Natomiast to oczywiście, że jak to wygląda w rzeczywistości, to pokazuje, proszę Państwa, raport, chyba bodajże 3 lata temu opracowany, to był taki raport opracowany przez 2 raporty się ukazały jednocześnie. Jeden raport, to był jeszcze na pewno przed agresją rosyjską na Ukrainę. Ukazał się raport ABW, opracowany przez analityków, jest taka pod Warszawą, taki ośrodek analityczny ABW w Emowie. I to się ukazał raport właśnie ABW i jednocześnie się ukazał raport Instytutu Studiów Wschodnich, Marka Karpia też pisze o jego śmierci, w wypadku bardzo dziwnej, na skutek wypadku. I Ośrodek Studiów Wschodnich opracował raport, gdzie ostrzegał, proszę Państwa, przed agresją i penetracją służb specjalnych rosyjskich polskich, różnych dziedzin, paliwa, gospodarka, służby, właściwie spenetrowanie całego życia publicznego. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o ABW, nie było tego zagrożenia. Oczywiście tam na jakiś bardzo mały rejon. A teraz, proszę Państwa, mamy to, co mamy. Czyli widać, no ostatnio był skandal związany, nie wiem, czy Pan słyszał, że tak panowie balowali w ABW, że jeden po prostu się zabił. No. Śmierć, spadł ze schodów, pijany i się po prostu... Zresztą też nie wiadomo, czy się zabił, bo to śledztwo jest szczere. Także te służby to jest kolejna dziedzina i ma Pan rację, powinny być chronione tajemnicą do końca działania służb specjalnych wolnych. Ujawnić prawidłowości trzeba, ujawnić przestępstwa popełnione w służbach trzeba, ale powinny to działać, jest większa cisza wokół służb, tym jest lepiej. Ale tutaj mimo... Tak, proszę. Mimo wszystko powinna być karalna działalność ta przestępcza, bo żaden wywiad, ani kontrwywiad nie ma czystych rąk. Bo do tego no oczywiście, że przestępstwo to ja bym wiedziała, czyli mogą być służby działać ponad prawo, że to jest jakby oczywiste. Tak. Powiedziała Pani coś, co w jakiś sposób trochę ciężko do mnie dociera, bo mimo wszystko z jednej strony jestem zwolennikiem jawności i trafiają do mnie Pani słowa o tajnieniu materiałów, natomiast z drugiej strony uważam, że mimo wszystko przez materiały dochodzi się do agentury. I jeżeli mówimy o wywiadzie, nawet tym PRL-owskim, to trzeba przyjąć jedno, że tutaj to, co Pan powiedział wcześniej, raport Macierewicza, w skrócie powiedziałbym generalnie, całkiem dobra sprawa. Weryfikacja osób pracujących w służbach. Zrobienie z tego otwartego prawie że dokumentu, który kursuje wszem i wobec po świecie i żołnierze, bo to są byli żołnierze, dobrze niech będą teraz funkcjonariusze, tak czy siak zwał, obywatele polscy pracujący na rzecz Polski, ich życie stanęło wielokrotnie w zagrożeniu. I tutaj mimo wszystko... Ale to jest nie pracuje w siebie. Ale moment, Państwo. Ale proszę Pani, nie skończy. Proszę Państwa. Nie byli pracownikami KGB. Proszę Państwa, wielu tych ludzi, którzy funkcjonowało w bezpiece, funkcjonowało, że tak powiem, dwutorowo i nie byli na pensji KGB. Ja się z tym zgadzam. Nie musicie mnie do tego przekonywać, że nie byli na 3 pensjach. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby osoba, która pracuje, była tylko na pensji polskiej. Niemniej jednak tacy ludzie również byli. I
Ale krzywda im się nie stała, funkcjonuje. Ja mówię o sytuacji, a państwo mówią o przypadku. Dokładnie. Ja mówię o sytuacji, w której uważam, że co inną rzeczą jest weryfikacja osobowa służb, inną rzeczą jest podjęcie decyzji o całkowitym odtajnieniu wszystkich dokumentów. Proszę Państwa, więc ja bym odpowiedział na to pytanie. Proszę Pana, jeżeli chodzi o raport Antoniego Macierewicza, to nie została ani jedna osoba w czynnej agenturze ujawniona. Ani jedna. Proszę mi podać jeden przykład, to wtedy chociaż jeden z tego raportu, chociaż jeden, gdzie została odtajniona. Jeżeli chodzi o to, wie Pan, bo ja myślę się bardzo dokładnie, tylko by to przygotowali. Ani jedna czynna osoba agentury nie została ujawniona. Zostały natomiast opisane przestępcze działalności. I jeżeli, proszę Państwa, Aleksander Makowski, pułkownik Aleksander Makowski, idzie do polskiego rządu i mówi, że jest w stanie złapać Bin Ladena i kasuje za to 300 tysięcy dolarów, no to nie jest przestępcza działalność. Poza tym, wie Pan, jeżeli chodzi o Aleksandra Makowskiego, w tych żółtych książkach opisaliśmy dość dokładnie jego działalność, dlatego, że dopiero teraz, zresztą on sam to powiedział na publice. On, ja pokrótce opiszę jego, bo to jest taka, to on to wytworzył, on z Łukaczewskim właśnie wytworzył taką atmosferę rzeczy. Agentura została odjęta, nie, w raporcie została opisana ich działalność, a później to dr Cyckiewicz głębiej sięgnął w długim ramieniu Moskwy. To już tak bardzo analitycznie to przedstawił. Właśnie to był nie ramię Moskwy, co tu Państwo mówią, ta agentura KGB, GRU, która miała tu swoich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o pułkownika Aleksandra Makowskiego, to jest bardzo szczególna postać, ponieważ on, proszę Państwa, między innymi on zaczynał obóztem szpiega. Jego ojciec był bardzo też szczególny, ponieważ przeszedł, proszę Państwa, szkołę NKWD w Kujmyszewie. Tu z Panią się nie zgadzam. W dwóch kwestiach. Po pierwsze, raport Macierewicza powodował, że wszyscy zaczęli się odwoływać do sądu. A to już jest ujawnienie agenta. Po drugie... Dlaczego ujawnienie agenta? Nie bardzo rozumiem. A co? Współpracownika SB, bo przecież oni sobie nie pomagali. Nie mówimy o współpracownikach na terenie Polski, o współpracownikach SB. Ale tu i o tym nie mówimy. W każdym razie... Ale jeszcze jedno. Kto objął władzę na ten... Przecież nie byli fachowcy. Połubicki czy ten... od związków zawodowych, jak on? Łukaczewski też. A powoda czeski jest fachowiec, ma pan rację. Łukaczewski jest fachowcem, tylko tatuś był najpierw ministrem bezpieczeństwa publicznego, a Łukaczewski z biura już wicerządzie sztabu generalnego. Proszę Państwa, błędem było to, że nie zdecydowano o opcji zerowej. Oczywiście, ja dlatego zaczęłam mówić o Aleksandrze Makowskim, ponieważ on między innymi prowadził agentów, którzy byli najbliższymi współpracownikami księdza Blachnickiego, ksiądz Blachnicki, nie wiem czy Państwo wiecie, kiedy się dowiedział o Solidarności Walczącej, ludzie ze Solidarności Walczącej powiedzieli, że ma dwójkę przy sobie bardzo groźnych agentów, wezwał i na rozmowę po południu, że ksiądz Blachnicki nie żył. Było podejrzenie zabójstwa, między innymi, a to byli agenci prowadzeni przez Aleksandra Makowskiego właśnie. Makowski został negatywnie zweryfikowany, ponieważ pracował w Rzymie i prowadził, rozpracował Jana Pawła II. Nie został zweryfikowany, ale koledzy z wywiadu, ja tylko o tym mówię, bo chcę pokazać patologię służb. Koledzy z wywiadu mu nie pozwolili zginąć. Nie pozwolili mu zginąć. On właśnie w Telewizji Republika powiedział, że pracował w firmie Intercommerce, firmie francuskiej, która założona przez Rudolfa Skowrońskiego, agenta zresztą właśnie bezpieki. I on powiedział, to była legenda. To było zalegendowanie mojej działalności. A w dalszym ciągu działko robił pieniądze dla siebie, proszę Państwa, i dla swoich kolegów. Agencja Ochrony Konsalny. Przejedźcie się, czy znacie taką agencję Ochrony Konsalny? Nie wiem, bo sobie ci nie dać. Założona przez Aleksandra Makowskiego i jego kumpli z wywiadu. Oni powiedzą, to nie jest nasza firma, choć Hiszpanie mają. A zobaczcie Państwo w Radzie Nadzorczej. W dalszym ciągu. A kto założył telewizję TVN, którą wszyscy oglądają w całej Polsce? A kto założył Polsce, prawda? Daleko szukać. Więc proszę Państwa, jedyną radą, wiecie co jest? Odcięcie od pieniędzy. Pozbawienie ich kasy. I to jest dlatego to największe niebezpieczeństwo, którym się tak bardzo boją i nie chcą zmiany rządów. Bo jeżeli przestaną płynąć pieniądze do TVN-u z budżetu państwa, przecież poseł Kwiatkowski zrobił teraz już pan minister Kancelarii Prezydenta,
zrobił podliczenie, ile środków z budżetu państwa, naszych pieniędzy, państwa też, poszło na ogłoszenie Gazety Wyborczej, TVN, Polsacie. Ale tutaj jeszcze można dodać także fakt, co się działo z pieniędzmi, które dostawała Solidarność przez Bank Watykański. To jest dopiero... Oj, to robi pan co? Tym się nie zajmowałam, nie będę tutaj dyskutować na ten temat. Naprawdę, bo ja powiem tak. Legendy, raczej pan co? Ja bym tak, legendy narosły wokół różnych... Ja bym tak, legendy narosły wokół różnych wydarzeń. Muszę państwu powiedzieć, że są bardzo często legendami. Jeżeli chodzi o sprawę FOZ-u na przykład. Jak się czyta o aferze FOZ-u, to się czyta, że Walerian Pańko został zamontowany, że zginęli na rybach ich dwóch policjantów, którzy robili oględziny. Proszę państwa, ja dostałam akta sprawy wypadku Waleriana Pańko. Według mnie to był zwykły wypadek, żaden policjant nie zginął. Oficer BOR, który jechał z nim, bo wtedy borowcy byli kierowcami najwyższych urzędników państwowych, żyje bodajże do tej pory, a przynajmniej jeszcze żył dwa lata temu, kiedy się odwoływał. A podają, że zmarł zaraz po wypadku. Rzeczywiście, bardzo dziwna śmierć jest Michała Falcmana. Bardzo dziwna. Rozmawiałam z Kornelem Morawieckim, który mi powiedział i opisałam tą rozmowę w tej książce Strach tajnych służb, że był zdumiony, że Michał Falcman zmarł, bo wychodził z tego zawału. Żona Michała Falcmana mówi, że do tej pory żałuje bardzo, że dała się namówić do tego, żeby nie zrobiono sekcji zwłok męża. Tylko jako oficjalną przyczynę zgonu uznano zawał. To jest rzeczywiście. Są wypadki, na przykład Marcina Dubowskiego, napady dziwne, który wydał pierwszą książkę o FOZ-ie. I to widać właśnie te łapy tajnych służb, które wszystko robiły, że pewne rzeczy nie ujrzały światła dziennego. Sam w ogóle proces FOZ-u. Ja mam nadzieję, że w końcu będzie książka kiedyś napisana o FOZ-ie, bardzo taka dogłębna ze wszystkimi dokumentami. Przecież nie przypadkowo, proszę państwa, ludzie związani z FOZ-em się umaścili na najwyższych stanowiskach państwowych. Córka... Taką kasę przekręcić, proszę pani, Justyna, można na wszystkich stanowiskach się umieścić. Justyna Pochankę, to przecież jej mama, pracowała razem z Janiną Kim, oskarżoną w procesie FOZ-u, właśnie w księgowości FOZ-u, proszę państwa. A wystarczy obejrzeć programy Justyny Pochankę, to właśnie rozmowy FOZ-u czy WSI, prawda? A Pelcman to kim był? Księgowym czy... Kto? Pelcman. Falcman, Michał Falcman to był człowiek, który wybił aferę FOZ-u. Michał Falcman był kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej pracował w innych instytucjach, chyba w Izbie Skarbowej, tak? I on wtedy, kontrolując bank handlowy, proszę państwa, doszedł do ogromnych nieprawidłowości w banku handlowym. Od tego się zaczęło FOZ. On doszedł do ogromnych nieprawidłowości w banku handlowym. I okazało się, proszę państwa, że tam są tak ogromne przekręty i doszedł, i później dopiero teraz wiemy, że bank handlowy był Olechowski, tak? Że za aferą FOZ-u stały wojskowe służby, tak? Specjalne, no bo Rzemek był przecież agentem zarządu drugiego sztabu generalnego pseudonimi NIK. Dzisiaj to wiemy, wtedy ludzie nie wiedzieli, prawda? I Michał Falcman zaczął zbierać dokumenty i w momencie, kiedy już doszedł do, kiedy zażądał raportu z Narodowego Banku Polskiego za NBP o wszystkich przepływach finansowych, gdzie, jakie spółki, co, gdzie szły pieniądze, został przy pana właśnie przez Waleriana Pańko zawieszony w czynnościach. Na polecenie pani. Z tym, że no, ja bym prosił, żeby te nazwiska, bo nie wszyscy wiedzą, bo to historia odległa, że na Pańko to był szef NIK-u. Tak. No, to także, żeby o to mi chodzi, bo tam się pani dużo nazwisk wymienia, dobrze. Ale gdzieś Michał... fajle dowiąza. Ja mam to książkę do panu pożyczyć. Michał Falcman. Michał Falcman to jest człowiek, który był FOZ. Jeszcze mam taką jedną sprawę. Nie wiem, czy to jest legenda, czy półprawda. Ale prawdopodobnie w 1989 roku podczas wizyty w ONZ-cie generał Jaruzelski rozmawiał z osobą, która rządzi światem, Rothschildem, i prawdopodobnie sprzedał Polskę. Czy to jest prawda, czy legenda? Znaczy, na pewno ma pan rację. Spotkał się z kongresem i z przedstawicielami Żydów Amerykańskich, ale nie w 1989 roku czy wcześniej, a chodziło o przerzut Żydów do rosyjskich Żydów do Izraela. Słynna operacja Most. Też o tym piszę w tej książce przy okazji, ale krótko, przy okazji Sławomira Petelickiego, bo Petelicki pewnie też nie został pozytywnie zweryfikowany ze względu na uwikłanie i działalność przeciwko opozycji.
podejść niepodległościowi Polsce. Natomiast rzeczywiście Jaruzelski się spotkał i obiecał wtedy, że będzie dążył, o tego chyba prezydent, już tym prezydentem, tak, czy jeszcze? Tak, tak, był prezydentem. I on wtedy właśnie obiecał kongresowi Żydów, że będzie, czy dołoży wszelkich starań i zapewni bezpieczeństwo Żydom, którzy są wyrzucani, wyjeżdżają z Rosji do Izraela. I dlatego była ta operacja Most, że zresztą książka teraz wyszła. De facto, jak napisał Sławek Cęckiewicz, była to operacja bezpieki. Operacja Most, że bezpieka zrobiła tu gigantyczne pieniądze. I Sławomir Petrycki wykorzystał tę operację dla swojej kariery, bo tak jak mówiłam, by pewnie nie został pozytywnie zweryfikowany, ale wtedy była taka sytuacja, że po tym jak została nagłośniona, że Żydzi właśnie są przerzuceni przez Polskę, to w Bejrucie został ciężko ranny radca handlowy ambasady, postrzelony przez Arabów, a jego żona również została ranna wtedy. On był, nie wiem czy on przeżył, ale był bardzo poharatany. I po zamachu na serwisa to było wprost, zresztą był komunikat, że to jest odwet na Polsce za właśnie pomoc Żydom. I wtedy Petelicki przyszedł do Mazowieckiego i powiedział, że ma pomysł, żeby ochraniać ambasady polskie i nie tylko. I między innymi Amerykanie, którzy też no, bali się, że może być jakieś zagrożenie, też chcieli, żeby mieć profesjonalną ochronę także w Polsce i nie tylko. Tam, gdzie stacjonują w współpracy z Polską, włożyli pieniądze i szkolenia właśnie w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób reaktywowano jednostkę.